108 meczów z orzełkiem na piersi, 21 goli, 21 asyst. Taki jest bilans Jakuba Błaszczykowskiego. Już niedługo w spotkaniu z Niemcami będzie mógł się z nami pożegnać. Czas odpowiedzieć sobie na pytanie, z czego najbardziej zapamiętamy Kubę? Selekcjoner zaprasza Kubę, żeby dołączył do kadry w środę 14 czerwca na kolację. Oznacza to, że Kuba weźmie udział w oficjalnej sesji treningowej przed meczem z Niemcami. Też chcemy go zaprosić na konferencję przedmeczową, bo wiemy, no, Kubę chcemy godnie pożegnać. Tak samo było z Łukaszem Piszczkiem, też był na konferencji, żegnał się z kibicami, z dziennikarzami, więc myślę, że tutaj Kuba na to jak najbardziej zasłużył. Miałem okazję brać udział w trzech pożegnaniach wielkich piłkarzy, to byli to akurat trzech bramkarzy. W Krakowie chyba Jurka Dudka, Łukasza Fabiańskiego i Artura Boruca, więc to były piękne pożegnania. Również Łukasz Piszczek się pożegnał, więc to na pewno są emocjonalne momenty, tym bardziej, że miałem okazję z nimi dzielić szatnię tutaj w reprezentacji, więc na pewno fajnie byłoby zagrać z Kubą na stronie w tej reprezentacji po raz ostatni. Kiedy Kuba grał w reprezentacji, ja do niej wchodziłem i na pewno to była taka osoba, na którą się patrzyło, na która miała ten autorytet tutaj w szatni, poza szatnią, na która dużo pomagała, która dużo rozmawiała czasami z nami młodszymi zawodnikami, którzy wchodzili do tej reprezentacji, i to na pewno zawsze była taka osoba, która wyciągała tą pomocną dłoń i nakierowała na te odpowiednie tory. Dużo rozmawiał, dużo pomagał, więc to na pewno pod tym względem zawsze Kubę będę pamiętał z tych czynników, natomiast również na boisku to zawsze był wzór do naśladowania i zawsze ten charakter i czasami umiejętności, mogło, nie mówię akurat o Kubie, natomiast ogólnie takie też do siebie mogę się odwołać, że tych umiejętności może zabraknąć, natomiast tych cech wolicjonalnych i ta chęć grania dla reprezentacji nigdy, i myślę, że jest kilku i było kilku zawodników w tej reprezentacji, którzy właśnie takimi cechami się taki kierowali, i na pewno Kuba był wiodącą osobą, jeżeli chodzi o te cechy. Kurczę, Kuba to jest legenda. No, wszyscy z nas wiedzą, jak dużo wniósł do reprezentacji Polski, jakim zawodnikiem jest, jaką osobą jest. Na pewno to jest wielki zaszczyt móc go pożegnać. Myślę, że dla każdego z nas to będzie bardzo ważne spotkanie, by móc Kubę pożegnać w taki sposób, na jaki zasłużył, czyli zwycięstwem w meczu z Niemcami. Każdy z nas jest mocno zmotywowany do tego, bo no myślę, że to jest takie upieczętowanie jego kariery. Ponad 100 występów w reprezentacji Polski, wiele wspaniałych występów, kariera klubowa. Myślę, że zasłużył na to, by w takim meczu, na takim stadionie, przy pełnym stadionie być pożegnanym. I każdy z nas jest dumny, że będziemy mogli mu towarzyszyć w tym jego ostatnim meczu dla reprezentacji. Jest to fajny moment dla Kuby, sam pomysł przeciwko, gdzie pewnie dla Kuby wiele znaczy, gdyby wiele lat spędził w Niemczech, więc akurat to jest myślę, że idealna okazja do tego, aby Kuba pożegnał się z reprezentacją. Myślę, że to dla niego będzie na pewno wielkie przeżycie, wielkie emocje. I w jaki sposób to nastąpi, to akurat tutaj nie wiem, ale to myślę, że to już kwestia organizacyjna między Kubą, trenerem, a pewnie związkiem. A jeśli chodzi o momenty, no to tych momentów na pewno byłoby bardzo dużo. Pierwszy moment, jeśli chodzi o reprezentacyjny, to co mi od razu przychodzi do głowy, to ćwierćfinał Mistrzostw Europy i radość po strzeleniu bramki. To jakoś tak mam przed oczami cały czas, jak o tym myślę i wspominam, więc to od razu mi przychodzi do głowy. Wiadomo, gdy byłem jeszcze młodym, małym dzieckiem, to nie spodziewałem się tego, nie myślałem o tym, że gdzieś będę mógł go spotkać i jeszcze być przy pożegnalnym meczu jego, więc jest to dla mnie wielka jakby rzecz. Na pewno jest dużo wspomnień, bo Kuba zrobił ogromne rzeczy dla polskiej piłki. Kuba to świetny piłkarz i to, że gdzieś tam teraz ma więcej kontuzji, to na pewno nie przekreśla tego, co zrobił wcześniej. Fajnie, że po raz kolejny się spotkamy, fajnie, że będzie miał swoje pożegnanie, bo na to zasłużył. I mam nadzieję, że pożegnamy go godnie, tak jak na to zasłużył. No myślę, że większość cech chciałby przejąć od Kuby Błaszczykowskiego, bo to jest wspaniały człowiek i bardzo dobry zawodnik. Miałem okazję z nim grać jeszcze w reprezentacji, był dla nas zawsze przykładem, jednym z liderów kadry, więc super kariera. Twoje takie najlepsze wspomnienia związane z Kubą? Przede wszystkim reprezentacja, co ci przychodzi na myśl? Niestety to samo co Robertowi, ta bramka strzelona przez Roberta w meczu z Portugalią, no i ten przestrzelony karny. Takie bardzo niefortunne podsumowanie jego kariery, bo on na ten rzut karny nie zasłużył, ten przestrzelony, nietrafiony, obroniony, taka jest prawda. Taki psikus, bo on w tych mistrzostwach grał naprawdę fenomenalnie, biorąc pod uwagę, jaki trudny miał moment przed mistrzostwami, kiedy właśnie poprzedni
Portugalczyk go nie chciał wystawiać w Fiorentinie, on się przygotowywał właściwie sam, więc mam wrażenie, że te mistrzostwa były wyjątkowe dla niego, dla mnie również, patrząc na to z bliska, jak harował, jak chciał wrócić, jak chciał pomóc i gdyby nie ten karny, to podejrzewam, że byłby zapamiętany zupełnie inaczej. Kto wie, może byśmy zdobyli mistrzostwo Europy i zabrali to Santoszowi. Jeżeli ma być pożegnany, to fajnie, że to będzie mecz z Niemcami. No ja powiem szczerze, ja miałem go przyjemność zobaczyć, kiedy wyszedł na murawę w Bielsku Białej, kiedy pod Beskidzie grało z Wisłą, tam 16 minut zagrał. Miałem takie wrażenie, że trochę unikał kontaktu, trochę unikał takiej gry, która mogłaby spowodować, że tutaj nie mógłby wystąpić. Nie wiem, w jakiej jest formie, nie wiem, jak długo zagra. Ta propozycja z tymi 16 minutami, a więc numer koszulki na jego plecach jest chyba okej. To jest też taka fajna jednak tradycja, gdzieś wprowadzana przez różnego rodzaju trenerów, zespoły, kluby czy reprezentacje, że jednak no taki numer, myślisz 16, reprezentacja Polski w XXI wieku, to myślisz Kuba Błaszczykowski i ta 16 jest naprawdę takim symbolem Kuby Błaszczykowskiego właśnie w reprezentacji Polski. Żegnamy legendę, tak? Wszyscy, którzy pamiętamy, co zrobił dla polskiej piłki Kuba Błaszczykowski, gdzie spędził pół, pewnie czy większość swojej piłkarskiej kariery, czyli ten rywal też nie jest przypadkowy, no to wszystko broni tego spotkania, tak? Myślę, że będzie to też pełen stadion. Natomiast trzeba pewnie pójść, znaczy jakby gdzieś tam spotkać się w połowie, tak? Z jednej strony rzeczywiście to Santosz powinien decydować, kto ma zagrać, ile minut i tak dalej, żeby nie robić z tego jakiegoś pikniku, ale z drugiej strony myślę, że jest tutaj jakaś przestrzeń minutowa też, żeby pożegnać Kubę, bo na pewno za to zasłużył i ja pamiętam no, kilka jego bramek, choćby Euro 2012 na tym stadionie, także to się zepnie piękną klamrą, natomiast tak jak mówię, no jednak trzeba uważać, tak, bo i w takim meczu można doznać kontuzji, także tutaj z jednej strony nie ma idealnego wyjścia, natomiast z drugiej strony i Santosz i PZPN troszeczkę jakoś muszą się w tym względzie dogadać, no tego już nie cofniemy, to było tak jak mówimy wcześniej ustalane, związek również pewnie patrzy z punktu widzenia ekonomii na to wszystko, także no trzeba przez to po prostu przejść, tak, mam nadzieję, że po prostu zostaną tylko fajne obrazki, że nikt nie odniesie kontuzji, że Kuba jednak pokaże się na boisku, że zbierze to, na co zasłużył, czyli burzę oklasków, no i wtedy już później będziemy się skupiać na Mołdawii.